Jak to jest być z rybą, dobrze? Chwała Imhotepowi. Witam Was, bądźmy poważni. Dzisiaj mój profil zmienia się w popkulturowy kanał kulturalno-rozrywkowy, gdzie pogadamy sobie trochę o sztuce filmowej, zawyżając to do kina francuskiego, a jeszcze bardziej zawyżając to do francuskich komedii. No a zawyżając to jeszcze bardziej, to do francuskich komedii na podstawie komiksów. Szykujcie się na leciutkie kaleczenie języka francuskiego i tymczasem pooglądajmy wspólnie jedną z najpopularniejszych w Polsce komedii, czyli film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Czym jest w ogóle Asterix, to chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Dwóch galów, jeden mały, drugi gruby. Kto tu jest gruby, co? To znaczy drugi muskularny, stosują dożylne strzały z teścia, co daje im nadludzką siłę, dzięki czemu mogą bez problemu obijać ryjce Rzymianom, a przy tym przeżywać przygody 50 lat przed Chrystusem na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Za dzieciaka bardzo lubiłem czytać komiksy i oglądać bajki na ich podstawie i w sumie to dalej lubię. No ale Asterix i Obelix jako najsłynniejszy francuski komiks jest w tamtejszym kraju traktowany niemalże jak dobro narodowe, stąd w 1999 roku premierem miał film zatytułowany Asterix i Obelix kontra Cezar z Gérardem Depardieu i Christian Clavien w tytułowych rolach. Tak na marginesie, to aktor grający Asterixa to ten sam, co grał łapserdaka Jacquouia w Goście Goście. Polecam obejrzeć tamte filmy, bo naprawdę Francuzom trzeba oddać to, że robią dobre komedie. Film w sumie jest całkiem spoko, ale to dopiero jego kontynuacja z udziałem tych samych aktorów, wypuszczona w 2002 roku pod tytułem Asterix i Obelix Misja Kleopatra, to źródło rozmaitych memów. Czemu? No cóż, podejrzewam, że przede wszystkim ze względu na to, że ten film serio jest zajebisty. Puszczany był w telewizji setki razy i chyba większość z nas widziała go po kilka, a nawet kilkanaście razy. I mimo tego, że zna się go na pamięć, zawsze miło sobie go odświeżyć. Ponadto bardzo udany polski dubbing i bardzo dobrze przeniesione żarty, które odnosiły się do polskiej rzeczywistości. Na popularność memów wpływa przede wszystkim nostalgia. Każdy z nas widział ten film i każdego z nas bawił, więc spoko widzieć odniesienia do niego w memach. Każda scena, każdy kadr, każdy tekst z Asterixa Misja Kleopatra możemy odnieść do prawdziwego życia i sytuacji, które nas spotykają. Naprawdę ciężko o drugie tak uniwersalne medium, które może stać się podstawą do tworzenia śmiesznych obrazków. Pierwszym memem, od którego się to wszystko zaczęło, to minutowy fragment, gdzie skryba Otis tłumaczy, jak to jest być skrybą, bardzo przy tym lejąc wodę. Memem tutaj stał się sam tytuł, jaki podawał wyrzucający ten fragment, a brzmiał on zawsze mniej więcej: idealna matura ustna z języka polskiego. Kto miał maturę ustną, to doskonale wie, że trzeba umiejętnie lać wodę odpowiednią ilość czasu. Obecnie najpopularniejszy film wrzucony na YouTube pochodzi z maja 2014 roku, natomiast ten sam fragment pokazywany w podobnej formie jako matura z polskiego pojawił się na pewno jeszcze w 2011 roku, a może i wcześniej. Jeszcze wcześniejsze żarty z Misji Kleopatra to na przykład przeróbki Iwoną. Tutaj typowa przeróbka filmu z podłożonym syntezatorem, jakich było pełno na początkach YouTube'a. O tego blondasa widziałem w reklamie Biedronki. Stawiać tarcze nie robi. Te pałki też wystawcie. Czy kiedyś jeszcze zobaczę mamę? Nie wiem jak wy, ale mnie ten polski YouTube z 2007 roku naprawdę wzrusza. Dobrze, że ja w 2021 nie stanowię o wiele wyższego poziomu. W każdym razie memy z Asterixa Misja Kleopatra były umiarkowanie popularne aż do okolic grudnia 2018 roku, ponieważ w drugiej połowie tego roku powstała na Facebooku grupa Skrybawka zrzeszająca memiarzy i fanów Asterixa. Grupka stała się prawdziwym źródłem śmiesznych obrazków i przeróbek związanych z tym filmem, a okres przełomu grudnia i stycznia bardzo przyczynił się do rozpowszechniania tych memów, ponieważ na święta Bożego Narodzenia Misja Kleopatra to jeden z tych filmów, które zawsze zobaczymy w telewizji. I fajnie jest coś oglądać i jednocześnie wysyłać swoim znajomym memy z tego. Tak jak mówiłem wcześniej, to właśnie dubbing robi robotę, serio. Ja mam tak, że kiedy tylko widzę jakiś cytat z tego filmu, to w głowie czytam to już głosami tych postaci, nawet jeżeli są to postaci epizodyczne. Naprawdę znam ten film na pamięć. Myślę, że jeżeli film wyszedłby z lektorem, albo gdybyśmy oglądali go w oryginalnej wersji z napisami, to nie stałby się aż taką klasyką.
I właśnie to jest takie śmieszne. Odniesienia tych postaci i ich charakterystycznych głosów do naszego prawdziwego życia. Dodatkowo, no, każdy ten film oglądał, więc z każdym można się pośmiać z tych memów. Udało mi się nawet znaleźć na Twitterze wpis zaskoczonego Francuza, że w Polsce ten film jest tak kultowy i są ludzie, którzy zrzeszają się w tak duże grupy fanowskie. Do tej pory naturalnie memem numer jeden jest ten pierwszy, który stał się protoplastą dla reszty, czyli jak to jest być skrybą. Można to przerabiać na rozmaite sposoby. Na przykład, jeśli zapytalibyście się mnie, jak to jest być YouTuberem? Dobrze? Wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, to powiedziałbym, że widzów. Widzów, którzy dali mi łapkę w górę, kiedy pierdział mi mikrofon, kiedy rozjeżdżał mi się obraz. I co ciekawe, to właśnie zostawianie komentarzy pod filmem wpływa na moje zasięgi. Chodzi o to, że kiedy zda się pewne memy, nawet pozornie stulejarskie, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam rozwijać kanał. Ja miałem to szczęście, by tak rzec, ponieważ założyłem Bądźmy Poważni. I dziękuję YouTube'owi, dziękuję mu. YouTube to śpiew, YouTube to taniec, YouTube to miłość. Wielu YouTuberów pyta mnie to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz te pomysły na filmy? A ja odpowiadam, że to proste, to umiłowanie moich widzów. To właśnie oni sprawiają, że dzisiaj na przykład robię griotę o memach, a jutro kto wie, dlaczego by nie? Oddam się swoim skillom muzycznym i będę od choćby nagrywać rapsy. To znaczy, można tego mema przerobić na wszystko i chyba jak zdążyliście zauważyć, stał się on pastą. Robiąc ten materiał po raz kolejny obejrzałem Asterixa i muszę przyznać, że w ogóle mi się nie znudził. Zresztą do tej pory jestem w stanie znajdować jakieś niuanse i podteksty, których wcześniej nie wyłapywałem. Na przykład nazwy, które wymyślał Gajusz C+, jako pomylenie nazwy dźwięku przestrzennego z szerokim obrazem. W tym druida imieniem Surroundix. Panoramix? Panoramix, przepraszam, wiedziałem, że szerokie. No albo trochę bardziej dorosły hehe żarcik dotyczący imienia marnego popisa. Ten architekt z Egiptu, co przyjechał się z nami układać... Alezwis. Marny popis. O, tak. Aha, a pamiętacie, jak mówiłem o tym, że w Shreku Pinokio jest fanem Legii Warszawa? Chcę być pewni, że skąd przyszliście, tam wrócicie! No to w Asterixie jakiś starożytny założyciel tego klubu został zaproszony na imprezę do Kleopatry. Ceratesis, CWKSIS, C+, ale żadnego... Ja jestem C+. I oczywiście... Hitem są też różne ciekawostki zza kulis, na przykład cwany plan reżysera filmu, który obsadził siebie w roli Cesara, żeby odgrywać fajne scenki z Moniką Bellucci. A podobno wcześniej naciskał, żeby aktorką odgrywającą rolę Kleopatry została Naomi Campbell. Cwany koleś. Podsumowując, myślę, że jeszcze nieraz wszyscy obejrzymy Asterixa i będziemy cisnąć bekę oglądając memy. Aha, a kolejne filmy z serii jak bezbekowy Asterix na Olimpiadzie po prostu przebilczmy. Do widzenia. Państwu. Ostrożnie, te korytarze są bardzo wąskie. Gruby mogą się zaklinować. Nie widzę tu grubych.